27 липця в останньому дороги відпроводили ми дуже скромну за життя особи, але катедра Львовська була виповнена по брегі. Пожегнати з Ядвігом Заппе, пані Вісьо, своєю навчителькою релігії і життя, прийшли тлуми її вихованків. Пані Віща – це для нас слово дуже тепле, дуже важне і дуже глибоке, яке має такий неповторний львовсько-польський сенс, ponieważ ona wychowała tysiące ludzi na Polaków, na katolików i okazywała każdemu moc serca, zrozumienia we wszelkich sprawach, niekoniecznie właśnie sprawach wiary, tylko w sprawach rodzinnych, w różnych sprawach starała się nam podpowiedzieć jakieś rozwiązanie. Przychodziliśmy do niej jak do mamy, jak do babci, jak do osoby bardzo bliskiej. Ilu osobom w czasach powojennych pomogła nie zatracić siebie i znaleźć Boga, tego na pewno nikt nie wie. Ona sama też nie wiedziała. Po tysiącu przestałam już liczyć, mówiła. To w jej mieszkaniu odbywały się potajemne lekcje religii, które prowadziła wraz ze starszą siostrą, świętej pamięci Ireną Zappę. Poznałam pani Wisię Jadwigi Zappę jak małe dziecko. Jest w wieku 10 lat. Ona przygotowała mnie do pierwszej spowiedzi, do pierwszej komunii. І вчила релігії, але оплоч релігії вчила ще історії польської, язика польського. То так як я не ходив до польської школи, а ходив до російської. Історії польські оповідала нам, вживала культури польські, вчила нас заховання при столі, при талежах, як треба подавати, як треба паням плащик подавати, ренки цілувати, упрямим бути, бачити свою історію. І вона зробила таку ту інтелігенцію, яка ще передвоєнна, вона віддала в тому числі віду свою і своє серце. Мші Святій приводничив біскуп Леон Малий в асисті вілю księжі з архідіецезії Львовській. Казання виголосив і екзеквію відправив ксьонц Владислав Дерунов. Десь при тим погребі задаємо питання, чому, який сенс, яка логіка товаришила життю zmarłej pani Wiśni, że spalała swoje całe życie bezinteresownie, swoim cichym apostolskim trudem, świadczyła o nadziei, o wielkim zaufaniu opatrzności Bożej, która ją, Jadwigę, Zappę, przygotowywała do szczególnego zadania. List kondolencyjny sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Kwiatkowskiego odczytał konsul Rafał Kocot. Świadectwo życia sióstr Zappę stanowi dla nas najwyższy, dla nas wzorzec niezłomnego patriotyzmu, niestrudzonej służby ojczyźnie, wielkiej osobistej prawości, ale przede wszystkim walki o godność i tożsamość Polaków mieszkających na Kresach. W uznaniu wybitnych zasług pani Jadwiga Zappę i siostra Irena Zappę pośmiertnie zostały w 2016 roku odznaczone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Jadwiga Zappę została pochowana na cmentarzu Janowskim obok matki Józefy i siostry Ireny.